od punkcie B wiemy, że długość boku w trójkącie, czyli długość boku AB wynosi 10. Przy wierzchołku C mamy kąt prosty i kąt CBA ma miarę 66 stopni, czyli to oznacza, że przy wierzchołku B mamy 66 stopni, no to od razu możemy sobie na przykład wyznaczyć miarę tego kąta, ponieważ jeżeli mamy trójkąt, to wiemy, że te trzy kąty razem muszą nam dać 180 stopni. 180 od 90 to będzie 90, czyli jeżeli od 90 stopni odejmiemy 66 stopni, to wtedy otrzymamy miarę tego kąta, czyli 24 stopni. No i już znamy miarę wszystkich kątów w tym trójkącie, czyli pozostały nam jeszcze boki. No to tak, wykorzystajmy sobie ten kąt, który mamy podany i wyznaczmy na przykład długość boku BC, czyli oznaczmy to sobie jako x. No i jaką tutaj funkcję wykorzystamy? Ten bok x to będzie przyprostokątna przy kącie o mierze 66 stopni, a to jest przeciwprostokątna, czyli widać, że mamy tutaj kosinus kąta. Czyli kosinus 66 stopni to będzie x podzielić przez 10. Zatem odczytajmy, ile wynosi kosinus 66. Kosinus to będzie kąta beta. Tu mamy kąt beta i stąd odczytamy kosinusa. Czyli tak, 66 mamy, spójrzmy w tym miejscu, jeszcze sobie sprawdźmy, kosinus będzie w drugiej kolumnie od lewej strony. Czyli tutaj, czyli mamy 40,67 po przecinku, czyli mam tak 0,4067 przez 1 równa się x przez 10, 1 razy x to będzie x, 10 razy ta liczba, no to przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo, czyli mamy 4,67 tysięczne, no to możemy sobie zapisać 4,67 tysięczne, to jest długość boku BC, no i jeszcze wyznaczmy długość boku AC, no i tutaj możemy na przykład wykorzystać sobie sinus, no bo jeżeli zapiszemy sinus 60 stopni, 66 stopni, no to wówczas sinus to jest przyprostokątna naprzeciw kąta, czyli Y, do przeciwprostokątnej, czyli do 10. Czyli odczytajmy, ile wynosi sinus 66 stopni. Mamy sinus kąta alfa, czyli alfa to 66 stopni, czyli tutaj. Sinusa mamy w tym miejscu, no to będzie ta wartość 9,135, czyli tak 0,9135 przez 1, bo to będzie nasz sinus, równa się y przez 10, 1 razy y to y, 10 razy ta liczba to przesuniemy przecinek o jedno miejsce i to będzie długość tego boku, czyli 9,135 tysięcznych. No i może jeszcze zaznaczmy, że tutaj mamy kąt o mierze 24 stopnie i rozwiązaliśmy ten trójkąt.